To są wszystkie rzeczy, które będziemy potrzebować do zrobienia tych ciężarków. Pierwszym z najważniejszych rzeczy jest ołów. Jest to blacha w miarę czysta, pokruszona. Tu ma jakiś zacisk, żeby tą formę, spiąć. Krętliki, jakaś żabka, puszka, bo fajnie się na niej topi. No i oczywiście palnik. To są najpotrzebniejsze rzeczy, które będziemy potrzebować do wykonania tych ciężarków. No i bierzemy się za robotę, żeby nie przedłużać. Widzicie, wszystko jest uszykowane. Więc co, bierzemy się za zatopienie ołowiu i przystępujemy. Tylko pamiętajcie, róbcie to na świeżym powietrzu, bo ołów jest strasznie szkodliwy, jeżeli się go topi. Sam się o tym przekonałem, robiłem to w garażu i niestety głowa mi bolała 2 dni. I nie było to miłe uczucie, więc przestrzegam innych. Radzę robić to na podwórku. Wkładamy je do wody, żeby się schłodzić, bo potem trzeba będzie je dalej obrabiać, tak? Jak widzicie, mamy tutaj ten nasz półprodukt i teraz to trzeba zrobić tak, jak pokażę wam może z bliska, zależy jak odlewało się, ale żebyście to dobrze widzieli, złapię ostrość czy nie, w każdym bądź razie tutaj mamy taką odlaną stopkę, nie? Bo było to dużo nalane. Tutaj mamy taką stopkę mniejszą. I co teraz? Teraz musimy jakimiś cęgami czy czym wszystkie te stopki podcinać. O. Widzicie, idzie to tak. To jest tylko połowa naszej roboty. Odcinamy to wszystko. Idzie bardzo łatwo. To są akurat jakieś blachy, nożyce. Także wszystkie te odcinamy. No, wiadomo, te resztki, wszystko idzie do przetopu jeszcze raz. Dobra, i tak kończę wszystko.
obcinając to, przetapiam jeszcze raz, żeby wykorzystać to i z tym idziemy dalej, ponieważ ten ostry kan będziemy musieli przyszlifować. Ja to szlifuję na kamieniu, na szlifierce, pokażę Wam jak. No i zbliżamy się ku końcowi. No i dobra, przyszła następna część obróbki ołowiu. O, teraz doskonale widzicie. Taki jest, te zadziory są porobione po wycięciu, dlatego ja to szlifuję na kamieniu. Docelowo będzie coś takiego. Znaczy bardziej, o, ten jest lepiej już. Bardziej tak. Tak jak widzicie. No i co, mam trochę tych kamieni, trochę tego ołowiu, więc biorę się za szlifowanie. Tak ciężarki wyglądają już po obróbce tej szlifierskiej, tak jakbym to nazwał. I teraz tak, one się bardzo świecą, bo są świeże. Mamy tutaj jednego tego. To jest ciężarek, który jest już starszy. Chciałem Wam pokazać, że one zczarnieją z czasem. I teraz, jeżeli komuś przeszkadza to, że one są takie świecące, można je pomalować. Ja będę teraz próbował zwykłym sprayem, bo mi nie zależy na tym, czy ta farba się będzie trzymać mocno tego, czy nie, bo łapie na stracone ciężarki i pewnie część tego ołowiu zostanie w wodzie, choć przechodzę już z czasem teraz na kamienie, więc teraz mniej ich używam. No ale tak jak mówię, świecą się, być może komuś to przeszkadza, mi trochę też na płytszych miejscach, więc dlatego postanowiłem je spróbować przycignąć zwykłym sprayem akrylowym. No i zobaczymy, co z tego będzie. Także szykuję ciężarki do malowania. Zakładam na każdego taki drucik. To miałem przygotowane do malowania proszkowego. Kiedyś malowałem w kuchence, ale za dużo z tym zabawy i nie robię już tego. Szykuję sobie do malowania tego, żebym miał na czym zaczepić to. No i zwykłym sprayem to spróbuję psiknąć. Też jestem ciekawy, jak będzie z tą farbą, czy ta farba się w ogóle przyklei, czy nie. Tutaj mamy już gotowy produkt, że tak powiem, w dodatku pomalowany. Z tego malowania jestem w miarę zadowolony. Jest to kolor taki pieskowy, ale pomalowany zwykłym sprayem akrylowym i to się trzyma. Zobaczymy z czasem. Te trzy ciężarki chciałem Wam pokazać. To są stare ciężarki, które one zajdą takim... ściemnieją po prostu. To są ciężarki, które zostały niepomalowane, bo jeżeli będą kładzione na głębokościach, to nic temu nie przeszkadza, że tak powiem. Krótkie podsumowanie, jeżeli chodzi o koszty, bo to Was pewnie interesuje, ile taki ciężarek kosztuje, no to zliczmy tam 100-gramowy ciężarek. Ja kupiłem ołów w granicach 9 zł za kilogram, ale można go kupić taniej lub kupić drożej, więc wtedy sobie trzeba to przeliczyć. No to załóżmy, że ten złotówkę kosztuje nas i krętlik 20 groszy, czyli złoty 20 nas kosztuje 100 gram ołowiu, 100 gram gotowego wyrobu, że tak powiem. No chyba, że kupicie o wiele, wiele taniej ołów, tak jak kiedyś kupiłem po 3,50, no to były śmieszne pieniądze. Dlatego teraz widzicie, ile to jest pracy. Dodam, że wykonanie tych około 30 ciężarków zajęło mi z nagrywaniem około godziny czasu, z malowaniem. Także całkiem mało, podejrzewam, że gdybym nie robił filmiku z tego, to w granicach tam 30 minut bym się wyrobił. Więc całkiem szybko to idzie. Więc co, kolejny filmik wlatuje na kanał. Wydajcie łapkę w górę, subskrypcję i znowu za jakiś czas zobaczymy się w karpiowym warsztaciku, że tak powiem.